Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy i witam was w kolejnym odcinku z gry Victoria 2 Heart of Darkness. Moi drodzy, wracamy do naszej Rosji. Chcecie, bo tak widziałem, że też dopytywaliście o tą Amerykę, to wam pokażę, bo troszeczkę dalej sobie pograłem. Jestem w 82 roku. Udało mi się odbyć Waszyngton, jak w moim prywatnym sejwie. Tu Meksyk, nie wiem, czy wam pokazywałem, jak zająłem. Jestem z kimś na wojnie? Nie jestem. Ale o, właśnie, tak wyszła moja kolonizacja, jak mówiłem, że mi się udało. Udało się bardzo fajnie. Jeszcze właśnie tutaj miałem Obas Kongo, to jest chyba ta prowincja, jeśli się nie mylę. Obas Kongo miałem wojnę właśnie kryzysową i ją przeciągnąłem. Dzięki temu udało mi się odbić tutaj Waszyngton od Amerykanów. Od Brytoli. A Alaskę jeszcze zdobyłem ruskim. Miałem Colonial Incident Event i go skorzystałem z niego i po prostu skopałem jeszcze tyłek ruskim. Poza tym to chyba tyle. No, plus cały Pacyfik jest mój. W zasadzie, jeżeli o to chodzi. 1-4-2, jeżeli chodzi o przemysł i o wszystko. To zresztą widzicie. No tak, tylko w ramach jakiegoś feedbacku, jak sobie gram samemu. A my wracamy do naszych Rosjan. 72 rok. I jedziemy. Jedziemy. Jesteśmy chyba na początku wyścigu kolonialnego, jeśli się nie mylę, w tym odcinku, bo od 70 startuje wyścig kolonialny. Peace od Chinese'ów teraz chcecie już. A co mi chcecie dać? Chyba nie, moi przyjaciele. Odnoszę takie wrażenie, że nie bardzo tak będziemy sobie działali. Niestety kolejna fabryka zamknięta. Bardzo słabo. Bardzo mi się to nie podoba, że moi kapitaliści tak kiepsko zagrali. Budujecie lumber mill teraz w Gruzji. Okej, niech będzie. No dobra, kontynuujemy. Tutaj rozrzuciłem moje jednostki. Mamy dosyć krwawą walkę. Sprawdźmy, gdzie jestem oblegany. Tutaj to zaraz się tutaj odbijemy akurat na nich. To nie ma problemu większego dla mnie. Z wami nie walczę, ja walczę dopiero... Tutaj chyba z Yunanem też nie walczę chyba. Dopiero z Chińczykami, ja walczę z Chińczykami chyba i tylko z Mandżurią, tak mi się wydaje. Możemy sobie sprawdzić. Ja jeszcze z Dainałem, tak? Aha, jeszcze z Tybetem Mandżurią. Okej, dobra, niech będzie. Czyli Tybet walczy, te dwa kraiki... Nie walczą ze mną, okej. Niech tak będzie. Jak wygląda wasz work zastrzyn? Jeszcze mnie interesuje. 0%. What? Jeszcze mają 280 brygad, a ile ja mam? 145. Okej, nie będzie. Lecimy. Pęk. Hopsa, hopsa. I lecimy do przodu. Zobaczymy, jak nam się to uda. Na razie niech gospodarka się troszeczkę odkuje. Bo na razie jest w pupie. Ja się kredytuję chyba, nie? Nie lubię właśnie po save'ach, bo ta gospodarka jest zawsze w dupie, a jak mam mało hajsu, to jest w dupie jeszcze bardziej. Produkcja jest... Nie... Edukacja. 50% w takim razie, bo już się kredytować zaczynam i to tak grubo. A jestem aż w takim długu? Taryfy mogą być wyżej? Nie mogą być. Serio, moja gospodarka jest aż w takiej dupie? Zejdziemy z finansowaniem może na 70%. Może to być problematyczne w czasie wojny, ale się muszę odkuć. A, czekajcie. Ja nie chcę White Peace, no chyba sobie żartujecie, mówiłem wam już to. Odoblegli tutaj Aigun. Jak jest wygląda sytuacja na wojnie? 61%, okej. Okay. Mógłbym zająć Kora im swojego i potem zrobić tą wojnę. Chociaż za tego Kora zebrałem, za ten Justification zebrałem infamię, więc też nie chciałbym jakoś koniecznie. Ty kierujesz się tam. Może najpierw tu, albo tu w ogóle pójść na początek, tak i tak i tak. Coś takiego bym chciał, żebyś zrobił. Idź się tutaj odbij, ty oblegaj prowincję 30%. Okej, trochę się odkuwamy, ale powoli. Spłaca ile się da tej pożyczki. 4 kafle, to nam powinno troszeczkę zmniejszyć chociaż odsetki. Częściowo chociaż. Spłacaj się dalej. 2 kafle. Mam 41 tysięcy w długu, te odsetki są bardzo duże. Nie spodziewałem się, że aż tak duże. Dlaczego wy mi dajecie ten White Peace? Co wy sądzicie, że ja tak dostaję w dupę? Chyba nie bardzo. Tak na moje przynajmniej. Zaraz wam idę kolejną armię skopać. No to tak bez większego problemu. Boli zdobyliśmy. Iść tutaj do tego Niguty całej, czy jak to tam się zwie. A my za moment idziemy skopać tyłek tym dżentelmenom. Super, 27 tysięcy zbite po prostu w jeden dzień. Okej. Bo ja wczoraj tamtą armię im do nogi wyrżnęłem, ale idzie kolejna setka. Tu kolejna 76. No trochę tego mają. To im muszę przyznać. Czy to by się udało ich pokonać? Nie, zwiali ci ostatnio. Dobra. A jaki pokój mógłbym z wami wziąć? Tybet, Mandżuria, Chiny.
czy mogę z wami wziąć pokój tylko o Outer Manchurię? Na to się zgodzicie. Na to nie. A na to? Nie zgodzicie się. Trzeba większy warscore mieć. Jak jest tutaj u mnie? 100% z Outer Manchurią, 12% z tą Inner Manchurią. Zobaczymy, jak będzie szła wojna. Jak będzie ciężko i będę naprawdę w dupie, jeżeli chodzi o gospodarkę, to... No cóż, wtedy będę musiał kombinować. Aha, ja się znowu zadłużyłem chyba, tak? Okej, bo miałem 0, słusznie. Spadajcie z tym! Ja nie chcę tego od was. Zwiejesz mi? Nerczyńsk, zwiejesz do Nerczyńsk. Kurde, spieprzyłem to teraz. Monta zaczął iść naokoło. A, piernicze. Totalnie głupio to zrobiłem. Bola, boli jest oblegane. To idźcie do tego Aiguna całego. Zdobądź to chociaż. Idzie kolejna gigantyczna armia, wiecie co? Ja nie wiem, czy ja będę w stanie. Weźmy to, co nasze i spieprzajmy z tej wojny. Za dużo ona mnie kosztuje na ten moment. Moja gospodarka jest dupna. Bierzmy co nasze i spierdalajmy stąd. Dobra, mamy Outer Manchurię. Zostań tutaj. 9-8, dobra, ty tutaj zostaniesz, a te dwie armie wycofujemy tutaj do Europy. Jak pamiętam, to jedna była tutaj bałtycka armia, a druga z tych przesiekanych armii, ta, to była armia centralna chyba, jeśli się nie mylę. Zjedźmy z tym finansowaniem. The Ruler of the East. Okej, okay, możemy zmienić na nasze nazwy i dostajemy Władywostok. Jesteśmy władcami wschodu, super. Te prowincje zmieniły nazwę chyba. Wladiwostok. Robimy tutaj fort, bazę morską. We Wladiwostoku. I teraz tak, trochę pozmieniamy nasz budżet. Spadaj tutaj na 30%. Zdobądźmy trochę hajsu i spłacimy się przynajmniej w kontekście naszego długu gigantycznego, który mamy. Co nam gazety nam ciekawego piszą? Army Chinese Empire Surrender. Okej. Okay. Zdobyliśmy tą Outer Manchurię, czyli nasz event się udał. Udało nam się zdobyć to, co potrzebowaliśmy głównie zdobyć, w dużej mierze. Więc jestem zadowolony, nie będę ukrywał. Okej. Okay. Jak jesteśmy z dyplomacją? Trochę punktów mamy. Można by wykorzystać to na podbicie trochę relacji, chociaż z wami, Amerykanie niekoniecznie, Prusacy jak najbardziej. Z kim miałem sojusz? Mam z kimkolwiek ciekawym? Z Francuzami. Francuzi są jeszcze w strefie wpływu. Są dużym państwem, to nie można im tego odmówić. Austriacy i Hiszpanie. Podnieśmy z Austriakami. Okej. Okay. Cut down to size na Maroko. Niech będzie. I tak nie mam zamiaru z wami walczyć jakoś sensowniej. Dobra. Tutaj niech się wycofują. Excelente. Dobra. Ile mam tego długu? 38 tysięcy. Cancel tutaj. Spłać chociaż tą dużą część. Tak może gdzieś tyle. Dobra. Już mam tylko 8,3 oprocentowania, więc dobrze. O, super! Dostaniemy na Alasce Land Liberty Labor, czyli zwiększenie jakby pojawienia się tam... O Jezu, jak oni się nazywają? Imigrantów, tak? Na imigrantach nam oczywiście zawsze zależy. To są bonusowi przedstawiciele. Przypuszczam, że od nas raczej wyjeżdżają, jeżeli gdziekolwiek to... Tak, zdecydowanie. Nas ponad 1000 obywateli wyjeżdża do USA. A tutaj? Ktokolwiek przybywa? Nie bardzo. Pomimo nawet tego. Cały czas będą uciekali od nas. Dużo ludzi, bo jesteśmy bardzo niezreformowanym krajem, z których generalnie ludzie chcą wyjeżdżać. To jest trochę smutne, ale no tak niestety jest. Dobra, zjedź z tymi taryfami, bo użynam sobie naszą gospodarkę i to tak w bardzo, bardzo niemądry sposób, na 15%. Powiedz, że wyciągniesz tą edukacją. Zmniejszyły się taryfy, więc zaraz zaczęli dostawać więcej rzeczy, chociaż tyle dobrego. Możemy zrobić protektoraty, okej, okay, dobra. Powiedzcie, że tu mogę. Kurwa mać, weszli. Aj, jeszcze nie zorientowałem, bo ta wojna była zawszona. Nie sprawdziłem tego, ale jestem gałgan. No nic, no. Ach, będę musiał się tam bić z Francuzami, co mnie wstrzyma w wyścigu kolonialnym po prostu jakieś lata świetlne. Przez to po prostu totalnie będę w dupie, jeżeli o to chodzi. Się zagapiłem, zapomniałem, że ten wyścig kolonialny trwa. I jest po ptokach chyba. Mogę też te protektoraty porobić, to mi trochę zabierze. No, zabierze mi troszeczkę. Pokażcie jeszcze to Colonial Map Mode. Ja nie mogę tego zobaczyć w taki sposób. Będę musiał to tak na czuja trochę robić. Lower Jakutsk. North Siberia. Może tutaj po regionach będziemy patrzyli. O właśnie, coś takiego. To może mi wpadnie bardziej do głowy, jak to zrobić. Tutaj. To chyba. Dobra, to jeszcze. Inner Czukotka. No i to. To wszystko? Tak, dokładnie. Zamieniliśmy na protektoraty, więc jeżeli tam będą się pojawiać jacyś ludzie, to będą mogli się zmienić w moją strefę wpływów. Przepraszam, w mojego state'a. Zaraz zobaczymy za moment. Czy ja nie mogę, bo jestem przecież tymi. Zapomniałem. Powiększamy fabrykę, okej. Okay. Dobra.
jak tutaj wygląda. Ja w klerków teraz zacząłem pakować, tak, to niech się klerkowie pakują na spokojnie. Jeszcze co chciałem się przyjrzeć. Wyścig kolonialny tutaj. No tutaj jest gówno po prostu, bo... Prussian Afrika, oni już wchodzą do gry. Brytole jeszcze nie weszli, Francuzi weszli też od tej strony. No i pozwoliłem im skończyć tą Erytreę, dzięki której mogli sobie wejść do tej Oromi. Czy no, sorry, do Somalilandu, gdzie ja chciałem wejść. No jest trochę do dupy. Nie wiem, czy w ogóle teraz mi się jakkolwiek uda coś zdobyć. Znaczy, mogę się dobić z Francuzami, może w końcu odpuszczą, nie wiem, zobaczymy. A to będzie trwało i trwało i trwało i trwało. To mogę wam zapewnić, że tak będzie to trwało i dużo trwało. Jest trochę kiepsko. Dobra, na czym się chciałem przyjrzeć? Budżet. Chociaż zmniejszyć na bogatych podatki. Dobra, niech będzie. 35% u bogatych. Niech inwestują chociaż, nie? Okej. Okay. Learn to adapt. Jezu, zatrzymaj się jeden gałgan, bo będziecie szli teraz we dwóch, to będziecie po prostu dostawali tak gigantyczny atryszny, że to jest niepojęte po prostu. Bo oni teraz idą dokładnie w tej samym miejscu i zbierają pełny atryszny, jakie tylko mogą zebrać, przez co jeszcze tym bardziej nie mogą się odbudować. Idź sobie już stąd, ja już was nie chcę. Jesteście głupi i się nie... Czy ja kurwa obydwu ich... Jak grubym trzeba być, kolego Ignacy? Idziesz do Irkucka, potem pójdziesz, nie wiem, tędy i pójdziesz do Sankt Petersburga. A ty, przyjacielu, idziesz do cholery, pójdziesz tędy, potem pójdziesz tędy, potem pójdziesz tędy, tędy i dopiero wtedy dostaniesz się tutaj. Żebyście, broń Boże, sobie nie wchodzili w trasę i mam was gdzieś. State w North Siberia możemy zrobić, spoko. Ile tam żyje ludzi w ogóle? Pewnie jakieś 5%, jakieś grosze. 1200 ludzi. Z czego połowa to Rosjanie. No i część z nich jest urzędnikami, na to wygląda. Tak, 17. To wystarcza, żeby z nich zrobić state. Okej, okay, niech będzie. Zaraz mi tam pewnie zbudują fabrykę. Bo tam 3000 ludzi! Trzeba zbudować fabrykę! Projekt! No, no całe szczęście nie, tylko powiększają fabryki. Kryzys w Albanii. O, jestem pierwszym krajem, dlatego się do mnie zwracają na początek. Albania chce, żebym im pomógł. Nie, nie mam zamiaru. Ja po ostatnim kryzysie będę się bał. Francja wspiera was. Jesteśmy zainteresowani jako Rosja. Kto tutaj będzie wchodził i gdzie? Otomani? Otomani? No to ja też wejdę do Otomanów zaraz. Ile wy macie do Otomanów, ile do reszty? Political considerations. Ja powinienem Francuzów wspierać, ale ich nie mam zamiaru wspierać. Wspierajmy Otomanów od razu. Nie chcę jakiś darmowy prestiż, choćby miał nawet wywalić się na Francuzów. Ale kij w to. Nie chcę tym razem przegrać. Idziecie na razie w jedną prowincję, okej, okay, ale potem się rozchodzicie, dobrze. Z Krasnojarska dopiero pójdziecie chyba inaczej, jeśli się nie mylę. Dobra, chrzanić was, już jesteście i tak mi wkurzyliście wystarczająco. Jeszcze tak chciałem dyskusję podjąć, bo widziałem, że spore zamieszanie wywołało ta moja decyzja w poprzednim odcinku, że zdecydowałem się wczytać grę. Powiem tak, naturalnie mogłem nie wczytywać. Ktoś powiedział, że o, no to trzeba tego graju gry brać w całości, jak przegrywasz, to przegrywaj do końca. Okej, okay, mogłem, ma to rację bytu, ma to sens to, co mówicie. Ale ja wychodzę z założenia, że lubię tworzyć takie materiały, jakie ja lubię oglądać. I szczerze powiedziawszy, kiedyś rozmawiałem o tym z Gimperem nawet. Jak miałbym sobie pomyśleć i przypomnieć sobie, jak oglądałem u niego materiały, i będę mnie strasznie wkurzało, jak oglądałem u niego materiały z jakichś lolów czy czegoś takiego, jak on nieustannie przegrywał. No tak mnie to wkurzało, że... No pieprzmy tą Bohemię Morawię już w takim razie. Tak mnie to wkurzało, że sobie nie zdajecie sprawy. Ja wychodzę z założenia, że... przegrywać to sobie może każdy. Przegrywasz to sobie możecie włączyć grę i sami go przegrywać. Grunt chyba tkwi w tym, żeby właśnie robić materiały, w których się wygrywa, mimo wszystko. Więc taki jest raczej mój cel i staram się to robić. Oczywiście nie za wszelką cenę, bo idąc z tym tropem rozumowania można powiedzieć, że to można grać na kodach, nie? Nie, nie można, ale to był błąd niewątpliwie, nawet spory, bo zabolał mnie. Ale mimo wszystko uważam, że można było go uniknąć. Ty już jesteście w Xinjiangu, jesteście na Kordzial. Skurczybyki. Rzucaj mi tutaj jeszcze jeden punkt. Można było go uniknąć i to było po prostu gapiostwo z mojej strony i przegapienie, jakby przewaluowanie moich sił na jakieś niesamowicie mocne. Jak wy teraz? Raczej do Otomanów, na pewno do Otomanów pójdziecie. Francuzi się powinni zaraz zgodzić. Więc, moi drodzy, tyle w tym temacie. Ja nie czuję się wcale źle z tym, że wczytałem. Uważam, że to była bardzo sensowna decyzja w kontekście tego, że, jakby mówię, gra byłaby według mnie bardzo nudna. Od tego momentu, gdybym przegrał, to gra byłaby paskudnie nudna. Więc jestem względnie zadowolony z tego, jaką decyzję podjąłem i nie czuję się ani trochę z tym źle. Więc trudno, jeżeli wam to nie pasuje, tough shit.
nie mogę więcej powiedzieć. Przegrywamy w Somalilandzie, bo oczywiście o tej kolonii teraz zapomniałem. Francuzi zdążyli tam dwa razy punkty wsadzić, o których ja zapomniałem. Jeszcze może kryzys teraz jakiś, co? Co wy na to? Tak, bo się oczywiście zagapiłem i nie patrzę na tą kolonię. Kiedy można teraz? 2/16, dobra, żeby zapamiętaj. Żeby na to zwrócić uwagę. Jak gram sobie Amerykanami, to nie mam z tym problemu, bo ja tylko się patrzę w zasadzie na timer i na komunikaty tutaj, więc i na strefę wpływów. Ale jak gadam, to zaczynam, wiecie, myśleć, scrollować po mapie i nie patrzę się tak bardzo na mapę, a myślę o wielu, wielu różnych innych rzeczach. Jestem pierwszy w armii, pierwszy w prestiżu, jestem z siebie dumny wręcz. A niestety mój industrial power wynika chyba tylko i wyłącznie z pobudowanych torów. O, w jakiejś tam części. Kijów, Moskwa, Samara po 25 punktów. No to porównajmy na przykład to z brytyjskim powerem. Chętnie bym zobaczył. Mogę zobaczyć wasz power? Powinienem móc. Czy nie z tego okna? Tu z tego okna. 77, no zobaczcie, moje 24 to by był ich raz, trzeci, szósty state. Jeżeli chodzi, no piąty, jeżeli chodzi o ich produkcję, a zobaczmy na przykład u Amerykanów, no Amerykanów tak dobrze nie jest, u Prusaków. No czwarty, trzeci przepraszam, u Francuzów czwarty. Więc nie jest najlepiej z naszą produkcją, bo Austriacy już nam siedzą i dyszą za nami. Więc no nie jest to najlepiej na świecie, ale no nic, będziemy próbowali, moi drodzy. Mamy biologizm, bardzo dobra technologia, bardzo ważna. I wiecie co, pójdziemy w commerce. Business Banks. Trzeba te podatki podnieść, bo moja gospodarka leży i kwiczy. Jak po prostu nakładam na nią obciążenia z armią, to cały czas dochodzą inne. Ledwo co się jakkolwiek widzę, że potrafią podnieść. Kogo możemy dodać do strefy? Shanghai. Dobra. Podnieśmy opinię. Subcio. Czy olewamy Holendrów? Olałbym Holendrów, bo na razie widzę, że moja strefa jest penetrowana dosyć grubo. W Manchurii mam friendly. Ach, szanić to Manchurię chyba już na tym etapie, nie? Ja się z nimi nie planuję bić jakoś straszliwie, chociaż... A, już się chyba nie planuję tej bić. Jeżeli już to Koreę wciągnę nosem, to już mi bliżej do Korei, żeby ich łyknąć. Ten state tutaj, ten jest fajny state. W swoją granicę, mógłbym to łyknąć. Koreańcy nie są z nikim w sojuszu. Wszyscy są na neutralu u nich. Kurde, kolejna wojna, Jezu, ja wiem jak to... Nie. Ja bym chciał to zrobić, wiem, że to jest potrzebne, to jest dobra decyzja, ale... Ja mam świadomość, ile to będzie mnie potem kosztować na dłuższą metę. I to nie jest dobre, Ignacy. Nie rób tego, nie myśl o takich rzeczach. Chociaż wiem, że bardzo chcę, ale nie powinienem. Trzeba by drugą flotę się tutaj postarać kiedyś. Chociaż mieć drugą atlantycką flotę. Nie, przepraszam, na Oceanie Spokojnym flotę. Nie ukrywam, że byłoby to przydatne. Przynajmniej Alaskę rozszerzyliśmy. Niestety, nie jest niestety state'em, ale jest przynajmniej duża. Tyle jest jego... Oczywiście, gadam o tym i zapominam jak zwykle. Ach... Ci to już są na poziomie, nie, czwartym też, akurat tyle dobrego. Mają guard post, ja nie mam jeszcze guard postu. Co z tymi moimi fabrykami? Orsha, Samara, Northland. No budujecie coś. Kiepsko wam z hajsami widzę, że idzie. Teraz tutaj są inwestorzy, pokupowali praktycznie wszystko. Teraz już tylko muszą to kupić do końca, dołożyć hajsów i kupić, okej. Okay. Bo budują się, zobaczcie, coś tam budują. Zobaczmy po wielkości fabryk. No patrzcie, tu w Kijowie coś rozbudowują. W Moskwie jest pełno i nikt nie chce nic zbudować, czy chcą coś zbudować? Nie chcą zbudować. Dlaczego nie chcecie w Moskwie zbudować? Jak są bezrobotni, są fabryki poulepszane na maksa, które są kurwa wydajne. Aj. To jest niestety minus grania tylko na kapitalistów. Bardzo waham się i zastanawiam się, czy nie wrócić do którejś z innych partii. Free trade, laissez-faire też. Full citizenship, ateizm, a to jest pluralizm. State kapitalizm czym się różni od interwencjonizmu? Możemy tutaj budować fabryki? Tutaj chyba możemy. Tu możemy, tu nie możemy u slawofilów. U pan slawików możemy budować fabryki. Będę jeszcze nad tym myślał, to może w następnym odcinku się zastanowię nad tym. Na razie nie potrzebujemy. Czy chcę jeszcze jakiś aspekt dzisiaj omówić? Muszę się zastanowić, czy jakiś aspekt pozostał mi do omówienia. Na razie muszę posklejać moje państwo do kupy. O, handlu tak dobrze nie znam, żeby go omówić. A wiem, co możemy się dzisiaj zająć. O ile będzie mi się to... Nie, musiałem to na Amerykanach pokazać. Jakoś wam sensownie pokazać asymilację. No, u Rosjan to nie będę w stanie tego pokazać w jakiś sensowny sposób, bo nie mam imigracji ani asymilacji, co jest dosyć trudne do pokazania wtedy.
Home, czy jakieś aspekty gry zostały mi jeszcze do omówienia? Przyjrzyjmy się. Co możemy zrobić? State już możemy, okej. Okay. Dobra, jak możemy, to super. To są pewnie jakieś te malutkie kraiki takie, które mają tam po 5 ludzi. 387 ludzi, no. Teraz tam fabrykę zbudują pewnie. Kiedy mogę umocnić ten punkt? A 5-18, to zaraz. Dobra, mamy. Francuzi tu pływają swoimi stateczkami. Czy jest u Filipiny? Ej, Filipiny? Są w sferze, są ich satelitą, ale zostały wyzwolone przez Hiszpanów. Okej, dobra, na tym to polega. Ej, Brytole w ogóle nie weszli do wyścigu kolejnego, czy coś? Strasznie kiepsko im idzie. W każdym razie, bardzo mi się nie podoba, że jestem tu zablokowany. Ja chyba nie wiem, czy mogę gdziekolwiek wejść z koniem. Pokażcie. A mogę wejść na Pacyfik? Tu nie mogę jeszcze wejść. Mógłbym wejść, gdybym miał tutaj tą bazę morską zbudowaną wcześniej. Po Gobi. W Władywostoku, kiedy planuje się skończyć port? Kiepsko. A zobaczmy, gdzie są moje porty. Może bym wtedy mógł chociaż na Atlantyk wejść. To już by było coś. Przepraszam, na Pacyfik. Aha, bo ja tu mam chyba bazę morską? Gdzieś? A, Alasce. W Dutch Harbor. Pokażcie mi Colonial Map Mode. Po Gobi? Skąd? Aha, stąd. No to stąd będzie bliżej z Władywostoku chyba. Tak mi się wydaje, jeżeli mam już patrzeć tak konsekwentnie na to. To zdecydowanie bliżej z Władywostoku i wtedy mógłbym wejść. A już tu są Amerykanie, już są Hiszpanie, ja sobie daleko tutaj nie wejdę. Amerykanie już kolonizują co mogą. Oni łyknęli Hawaje? Łyknęli Hawaje. Oni, żeby łyknąć Hawaje, potrzebują mieć nationalizm, imperializm, technologię. To jest tutaj technologia. Nationalizm, imperializm. I muszą mieć ich w sferze wpływów. Wtedy można łyknąć Haiti do swojej strefy. Ci się wracają, ale ich uzupełnianie nie będzie przebiegało najszybciej. Ci już wrócili i się uzupełniają powolutku. A w tej strefie niewiele mogę zrobić. Rzućmy naszą dyplomację okiem. Niech sobie leci czas powolutku. Czy ktoś mi tutaj bardzo... O, Walachia. Friendly już jesteście. Okej. Okay. Niedobrze. Zupełnie się z wami zagapiłem. Mołdawia. Nikt nie wchodzi. Powypychani są. Czyli tak gdzieś do może dwóch, bo wam muszę jeszcze zjechać trochę opinię. Tutaj nikt nie wszedł, Mongolii też nie bardzo, czyli udało mi się podpychać moich przeciwników z regionu, w którym mi zależało. W Japonii ja jestem na friendly, nie wiem, czy mi się uda stąd wyjść. Tu jestem na cordial w Shanghaju i jestem zdyskredytowany. To nie jest najprostsze, ale mam dużo prestiżu, to może mi coś pomóc, zobaczymy. Jestem pierwszy w armii, czyli jestem już wyżej niż Chińczycy, udało mi się trochę ich pobić, spadli na drugie miejsce Chinole. Oni mają cały czas dużo brygad. Japonią jak się gra. To od początku praktycznie się już tutaj atakuje na Chiny i się zbiera te ludne state'y. A najlepiej jak w ogóle się zajmie Chińczyków jeszcze przed industrializacją, przed westernizacją, bo wtedy... Co? Przepraszam, co? Halo? Halo, gro? Drugopoziomowy naval base tu stoi. Wy jesteście oblegani na razie, nie ja. Co jest do chuja? No... Czy gra mnie wydupcyła w pupę i to tak bardzo... Bo. Nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem. No ale wiecie co, nie wiem, wkurza mnie to już. Na dzisiaj moment skończy, nie mam zamiaru się bardziej denerwować już przy tej grze. Jeżeli ktoś z was wie, dlaczego tak może być, że przed chwilą mogę kolonizować do 5 poziomu, a nagle już nie mogę kolonizować, to dajcie mi znać w komentarzach, ja sam poszukam też, ale jeżeli wiecie, to bym był bardzo wdzięczny. Ja na to moment wam bardzo serdecznie dziękuję, ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to była Wiktoria, która mnie oszukuje po prostu w chamski i perfidny sposób i mnie wkurza.
Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.